Znaczy taki artykuł napisała, z którego wynikało, że pan Sikorski, owszem, no jest ministrem Sobieżyska, ale tu nie ma powodu do żadnego niepokoju, bo tak naprawdę ministerstwem kieruje ekipa stworzona, skompletowana przez profesora Gerenka, więc jest bezpiecznie, nie ma się co martwić. Czyli po prostu polityka, można powiedzieć, jest taka, że ma się nic nie udawać w Polonii i to jest właśnie ten proszę pani, polityka, znaczy moim zdaniem zarówno działalność placówek dyplomatycznych polskich, o czym się mogłem przekonać, będąc w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, kiedy zresztą żadna tajemnica nie była za ministra Sikorskiego, czarne listy tak zwane zostały ogłoszone, prawda? Sikorski się wypierał, ale ja taką listę widziałem, więc on się może wypierać jeszcze 10 razy, prawda? Ja to już wiem, co o tym myśleć. Kisek, taki jest, jak mówią Francuzi. Więc po pierwsze to i kontynuowana jest ta polityka jeszcze z okresu PRL-u. W okresie PRL-u ona była zrozumiała. Emigracja była jakoś z natury antykomunistyczna, więc każda próba politycznego konsolidacji tego środowiska była przez reżim traktowana jako niebezpieczna, no bo po co się mają antykomuniści integrować, prawda? Działalność agentury była nastawiona na rozbijanie, blokowanie każdej takiej próby. I nic się nie zmieniło. I to jest najbardziej dziwne i to mnie utwierdza w podejrzeniach, że punkt ciężkości władzy w Polsce leży poza konstytucyjnymi organami państwa. Utwierdza mnie to w podejrzeniach. Że wzrosły możliwości teraz. A bardzo możliwe, tak. Znaczy jeszcze więcej, o czym się przekonają w Ameryce. Otóż bardzo dużo w samej końcówce lat 80. za granicę wyjechało bardzo dużo byłych funkcjonariuszy SB. I ciekawa rzecz, to widać teraz jest na przykład w Ameryce. Nie wiem jak tutaj, bo tu nie znam sytuacji, ale w Ameryce trochę poznałem, bo tam zresztą mi go powiedzieli i to żadna tajemnica, jest to gołym okiem widać. Stara emigracja często pozostawiła spory majątek w nieruchomościach. Dużej wartości. I tak ci ludzie zaczęli się wokół tego kręcić. I w tej chwili widać wyraźnie, że ich zadaniem jest przechwytywanie tego, bo robią to we wszystkich Stanach, tam gdzie są. Także pewna linia działalności jest wyraźnie widoczna gołym okiem. Wcale nie trzeba jakichś specjalnych śledztw przenikliwych przeprowadzać. Ale to mówię, nie wiem jak tutaj, bo tutaj jestem trzeci raz i to tak przelotnie, także nie będę się tu popisywał. Mogę jeszcze jedno pytanie, bo tak smutno jest, prawda, w tym tunelu światełka nie ma. Ale interesując się polityką widzimy, że właściwie na świecie mało jest państw niezależnych i pytanie, czy można być na przykład państwem poważnym, troszczącym się o swoje interesy, a jednak być niezależnym państwem? Proszę pani, można. No, wie pani, cokolwiek byśmy nie powiedzieli złego o Korei Północnej, to jest to państwo niezależne. Ja bym tam nie chciał mieszkać, ale jeśli pani chodzi o niezależność, no to jest niezależne. Nie zależy od nikogo. Więc jak jedno takie jest, to znaczy, że to jest możliwe. A nie jest tylko jedno, bo inne też są. Prawda? Mówię, bardzo wiele rzeczy można z tą niezależnością zrobić, prawda? Można stworzyć dla swoich obywateli warunki nieludzkie. Ale to jest osobna kwestia. To jest osobna kwestia. Jeżeli przynajmniej jedno państwo jest niezależne, to znaczy, że mogą takie państwa istnieć nawet teraz. Czy mogę? Proszę bardzo. Co by musiało się zmienić, albo co by musiało być wytworzone w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ to było niebo 30% społeczeństwa, ostrożnie szacując, wskazuje to partię, żeby partia tam miała szansę na walkę skuteczną z tymi, których nazywamy oni. Z onymi, tak? Onymi. Z onymi. Wie pan, ja to nie bardzo wiem, w
właściwie jaka jest na przykład procedura podejmowania decyzji w Prawie i Sprawiedliwości, bo jakbym to wiedział, to bym mógł prędzej na pańskie pytanie odpowiedzieć. Natomiast no, przynajmniej w dotychczasowej historii Prawa i Sprawiedliwości wynika, że odchodzą stamtąd osoby, które mają, znaczy takie wybitniejsze, które jakoś tam się dały poznać jako takie, które mają własną inicjatywę, własne zdanie i tak dalej. Z tego można by wyciągnąć wniosek, ale tylko na tej podstawie, nie jest to jakaś podstawa bardzo silna, że w Prawie i Sprawiedliwości dominują politycy o skłonnościach, uprzejmie mówiąc, wykonawczych. O skłonnościach, umiejętnościach wykonawczych. To jest bardzo uprzejme określenie. No, ale to dotyczy każdej partii, panie redaktorze. Proszę? To dotyczy każdej partii. To jest niestety takie czasy są. Jak na przykład, bo to rzeczywiście, ale to dobrze, że mi pan zwrócił na to uwagę. Taki kazus posła Antoniego Mężydły. On nadal jest posłem, tylko że teraz Platformy Obywatelskiej, a kiedyś był posłem PiS-u. I przeszedł z PiS-u do Platformy Obywatelskiej. To by nie zasługiwało na żadną uwagę, gdyby nie pewna deklaracja, którą poseł Mężydło złożył, przechodząc z PiS-u do Platformy Obywatelskiej, że nie musiał wcale zmieniać poglądów. To była dla mnie ważna informacja, bo ja przypuszczam, że to prawda. Bo proszę zwrócić uwagę, widzi pan, to jest tak, co by trzeba było zrobić, żeby mógł... Panie Ogólnik. Otóż... Też znowu trudno by było, trudno byłoby mi to udowodnić przed sądem niezależnym. Ale odnoszę, więc dlatego powiem, odnoszę wrażenie, że głównym polem różnicy między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jest amplua. Jest amplua. Bo proszę zwrócić uwagę, jeszcze co innego przypomnę. Kiedyś Donald Tusk zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu, że PiS jest opozycją niekonstruktywną. Na co Jarosław Kaczyński powiedział, że to nieprawda, że ten zarzut jest krzywdzący. Bo gdyby Donald Tusk chciał, to mógłby bez trudu sprawdzić, że w 80% przypadków PiS głosował tak samo jak Platforma. W 80% to są słowa Jarosława Kaczyńskiego. I to prawda, zwłaszcza w sprawach istotnych dla państwa. Takich jak no nie ma istotniejszych spraw dla państwa niż na przykład referendum w sprawie ASUS. Nie ma istotniejszej sprawy dla państwa niż debata nad ratyfikacją traktatu lizbońskiego, który przesądza o losach państwa na dziesięciolecia, może nawet na 100 lat. I co? Platforma Obywatelska głosowała za. I w jednym i drugim przypadku. Prawo i Sprawiedliwość głosowało za. I w jednym i drugim przypadku. Czyli w sprawach istotnych dla państwa nie ma różnic. Są różnice tylko w amplua. Mianowicie, jak Platforma Obywatelska głosuje za przyjęciem traktatu lizbońskiego, to wiadomo, że robi to ze zdrady i zaprzeństwa. A jak PiS głosuje za przyjęciem traktatu lizbońskiego, to robi to z płomiennej obrony interesu narodowego. No to jest różnica. Jak ktoś chce w to wierzyć, to ja oczywiście nie mogę mu tego zabronić, ale sam zachowuję sceptycyzm w tej sprawie. Jeszcze jedna rzecz, bo tu nie mówiliśmy o tym, ale skoro już tak, to powiem. W tej chwili głównym, proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili właściwie wszystkie sprawy państwowe schodzą na dalszy plan. Już nie powiem, że drugi, ale jakiś tam bardzo odległy. Natomiast na pierwszy plan wybija się, co się stało w Smoleńsku. Czy był zamach, czy nie było zamachu. Nie mówię, że to jest kwestia nieważna. Ale nikt nie dyskutuje o tym, jak ratować system emerytalny, który po prostu jest w fazie bankructwa. Co zrobić z długiem publicznym, który
przyrasta z szybkością 7 tysięcy metrów na sekundę, nikt w ogóle się nad tym nawet nie zająknie. Ponieważ temat Smoleński jest emocjonalny. Nie, nie dlatego, że jest emocjonalny. On jest bardzo użyteczny politycznie. Dlatego, że to jest główny element politycznej strategii obydwu partii antagonistycznych. Obydwu. Prawo i Sprawiedliwość eksploatuje katastrofę w Smoleńsku, ponieważ ona bardzo dobrze się nadaje do emocjonalnego rozhuśtywania części opinii publicznej, która się takiemu rozhuśtywaniu poddaje. I to rozhuśtywanie emocjonalne wytwarza taką potężną siłę nośną polityczną, która PiS bez żadnego wysiłku wpycha do Sejmu. No to z punktu widzenia partyjnego jest to strategia całkowicie racjonalna. Co Polska z tego będzie miała, to jest całkiem inna sprawa. Prawdopodobnie nic, ale no, widać, że z punktu widzenia interesu partyjnego jest to bardzo racjonalna strategia. No to dlaczego tego nie robić? Przepraszam, ale nie wygrał Kaczyński, tylko wygrał Komorowski. Proszę pani, dlaczego? Znaczy nie wiem, dlaczego nie wygrał. Nie, no, znaczy wiem dlaczego, bo ludzie na niego nie głosowało na niego tylu ludzi, ilu by chciał. Ale bardzo możliwe, że z tego powodu, że zaczął w czasie kampanii wyborczej robić głupstwa. Na przykład ja nie byłem jego nigdy jakimś fanem. Natomiast jak zaczął wychwalać Edwarda Gierka, to już wiedziałem, że ja na niego głosował nie będę. Żeby nawet nie wiem co, to zaczął wychwalać, powiedział, że Edward Gierek był prawdziwym patriotą, który dobrze chciał. No to jak było tak dobrze, to dlaczego było tak źle, prawda, pod koniec? No wie pani, źle mu doradzili, albo sam sobie źle doradził. W każdym razie zaczął wygadywać głupstwa i czym zdradził sobie część ludzi, którzy być może w innej sytuacji, gdyby tych głupstw nie gadał, to by się zdecydowała na zasadzie mniejszego zła. Komorowski był przeciwnikiem trudnym, o czym najlepiej świadczy, nawet nie jego zalety osobiste, bo tam nie przesadzajmy z nimi, ale świadczy deklaracja generała Marka Dukaczewskiego, który powiedział przed wyborami, że jak Komorowski wygra, to on sobie otworzy z radości butelkę szampana. No już nie można było wyraźniej dać instrukcji dla agentury, jak ma głosować. Że macie głosować na pana Bronisława, bo jak nie, to się rozliczymy, prawda? To wam od korkiem od szampana wam tutaj dam między oczy. Więc to tak, ale powiadam, no nie wygrał rzeczywiście. Nie, ale wcale tak wysoko nie przegrał. Nie, dlatego. No więc właśnie widzi pani. Jest taka była emocja tutaj. Tak. Natomiast powiadam, gdyby. No, potem członkowie jego, proszę zwrócić uwagę, że członkowie jego sztabu wyborczego natychmiast po wyborach zreiterowali. Po prostu go zdradzili. No to musimy zadać sobie w tej sytuacji pytanie, czy on się zna na ludziach, czy się nie zna? Jakich sobie dobiera współpracowników, czy kto mu ich dobiera? No musimy sobie zadać takie pytanie, bo Jarosław Kaczyński to nie jest dziecko. Wie pani, tu on nie pierwszy rok działa w polityce, zęby na tym zjadł. Ja uważam, że on jest wirtuozem intrygi, co w przypadku polityka nie jest żadnym zarzutem, tylko to jest komplement. Tylko jest takim wirtuozem intrygi, który prawie zawsze na końcu się potyka o własne nogi. I to jest zagadkowa sprawa w jego przypadku. Dlaczego tak jest? No nie wiem, ale tak jest. Ale biorąc pod uwagę te wszystkie partie, no musimy powiedzieć, bo my jesteśmy normalnymi, prostymi ludźmi, na końcu tego łańcucha, prawda? Więc trzeba kogoś wybrać, kto jest po prostu dla nas uczciwy. Proszę pani, no tak, ale mówiąc to zupełnie tak, nie rozmawiamy o wysokich, tylko już bierzemy. Tak, wie pani, ja jestem tutaj trochę w innej sytuacji, bo ja nie przyjechałem, żeby państwa agitować ani za czymś, ani przeciwko czemuś. Natomiast jeśli pani już tak do tego podchodzi, to odpowiem na dwa sposoby. Jeden sposób to jest pytyjski. Kiedy w 1919 roku do Paryża przyjechali delegaci różnych państw na konferencję w Wersalu, no i między innymi grecki premier Venizelos. I tam no, oczekiwali na przyjazd prezydenta Wilsona, bo bez niego się nie mogło nic tam rozpocząć. No
No i żeby sobie jakoś czas umilić, to zapraszali się nawzajem na przyjęcia. No i razu pewnego polska delegacja urządziła przyjęcie, na które oczywiście zaproszony był również premier Venizelos, bo nie było powodu, żeby go nie zapraszać. I któryś z Polaków tam na tym przyjęciu uczestniczących w pewnym momencie podszedł do Venizelosa, zapytał go, jak Polska powinna postąpić w sprawie ukraińskiej. Venizelos nie miał pojęcia w ogóle, że Ukraina istnieje i o co tu chodzi, ale nie chciał pozostawić swojego rozmówcy bez odpowiedzi. Więc podniósł mentorskim tonem palec w górę i powiedział, w tej sprawie, jak zresztą w każdej innej, trzeba postępować zgodnie ze swoimi kardynalnymi zasadami. I tym go zostawię. Otóż to jest odpowiedź pytyjska. Proszę Pani, natomiast konkretna odpowiedź to jest taka. Mniej więcej wiemy, co zrobi komunista. Jak się będzie zachowywał i tak dalej. No, zakładając, że zachowuje się w sposób przewidywalny. To jak on mówi, ja jestem komunistą, to mniej więcej wiemy, co on zrobi, że będzie likwidował własność prywatną, będzie rabował, będzie mordował i tak dalej. Będzie ograniczał wolność słowa. No, to komuniście się można tego spodziewać. Co zrobi hitlerowiec, też mniej więcej można się spodziewać. Co zrobi socjaldemokrata? No też, że on będzie, nie będzie mordował, ale będzie tak bez robienia dziurki krew będzie wysysał. Socjaldemokratyczny program jest taki. Co zrobi konserwatysta, też mniej więcej. A co zrobi uczciwy człowiek? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Uczciwość w polityce to za mało. Jeszcze trzeba mieć jakiś program, żeby będę robił uczciwie to i tamto. I na razie tego programu nie znamy. Można odnieść wrażenie, jestem pesymistą, że w zasadzie nie ma szans na stworzenie siły politycznej w Polsce, która by była w stanie postawić kontrę salonowi politycznemu obecnemu. Proszę Pana, ja nie jestem pesymistą. Ja mam tylko poczucie rzeczywistości. Natomiast jestem człowiekiem pogodnego usposobienia, który uważa, że bez względu na to, czy koniunktury są dobre, czy niedobre, to trzeba robić swoje. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy się pojawi szansa. Nigdy tego nie wiemy. Kiedy się pojawi szansa. Trzeba robić swoje. Trzeba robić to, co uważamy za słuszne i pożyteczne. Bez względu na to, czy są szanse, że to wygra, czy nie ma szans. Ja na przykład podam na własnym przykładzie. W 1977 roku przystąpiłem do konspiracji, nie dlatego, że jestem taki odważny, tylko dlatego, że w 1975 roku Polska podpisała, i Rosja też zresztą, podpisała akt końcowy KBWE. Ponieważ tam pewne zobowiązania zostały zaciągnięte, a jeszcze Edward Gierek narobił długów i w związku z tym musiał się zachowywać grzecznie, a przynajmniej powściągliwie, to ja dlatego się odważyłem przystąpić do konspiracji, bo nabrałem takiego przekonania, że nie będą nas zabijać, a przynajmniej nie od razu. Bo inaczej to bym może się nie odważył. Ale wie Pan, nie sądziłem, że za mojego życia jakiś skutek osiągnę. Najbardziej prawdopodobne było to, że skończę w więzieniu, gdzie zresztą trafiłem. Ale uważałem, że jak inni zrobią coś takiego, to ja nie mogę się uważać za przyzwoitego człowieka i stać z boku. Bo ci podnieśli poprzeczkę. Już ci, jak stoisz z boku, to już nie gadaj, że jesteś tutaj odważny i tego. I powiadam, 35 dywizji sowieckich stało w NRD, 10 dywizji pancernych sowieckich w Polsce. Jakie szanse były? Żadnych nie było. No ale trzeba było, ktoś musiał to robić, prawda? Więc, a potem okazało się, że w 1989 roku Związek Radziecki się wycofał, a w 1993 roku w ogóle przestał istnieć. Także nigdy nie wiadomo, kiedy się szansa pojawi. I co więcej, trzeba, znaczy, jak nikt nic nie będzie robił, no to samo to, że ktoś coś robi, to już stwarza fakty polityczne. Tak, ja mam troszeczkę może nie swoje zmiany. Sądzę, że Polska nie zupełnie sama sobie wyroczyła niepodległość, bo był to akurat splot sytuacji politycznej na świecie. Ależ oczywiście, proszę Pana, jeszcze by tego brakowało, że Polska by wywalczyła niepodległość.
tak powiedzmy sobie, nie przesadzajmy z tą niepodległością, ale jasne, że nie. Ja zresztą to o tym mówiłem, że te wydarzenia, które zachodziły na najwyższej półce polityki światowej, zupełnie od Polski niezależne, jednak się na sytuację w Polsce przekładały. I to wcale nie oznacza, że zmiana sytuacji musi nastąpić dlatego własnymi siłami Polski. Jest to najmniej prawdopodobne, że nastąpi własnymi siłami Polski. Że zawsze jest jakiś czynnik zewnętrzny, który temu sprzyja albo nie sprzyja. I na przykład nie wszystko, co Lenin mówił, to było takie głupie, bo on to był łajdak, ale inteligentny i spostrzegawczy. Więc on na przykład mówił, kiedy jest sytuacja rewolucyjna. To warto sobie odnieść do dnia dzisiejszego. Kiedy jest sytuacja rewolucyjna? Nie wtedy, znaczy, że muszą być takie obiektywne powody do niezadowolenia społecznego. Że musi to niezadowolenie społeczne zacząć się ujawniać, manifestować. Ale to nie wystarczy, zwłaszcza w nowoczesnym państwie, które ma środki do kontrolowania obywateli bez przerywania im snu. Nieograniczone prawie zdolności prowokacji i tak dalej, i tak dalej. To jest jeszcze za mało. Dodatkowy czynnik jest potrzebny. I bieg wypadków ostatnich lat pokazuje jak na dłoni, jak to wygląda. Że trzecim elementem sytuacji rewolucyjnej to jest trzecie państwo, dostatecznie wpływowe, które jest zainteresowane w zrobieniu przewrotu w tym państwie. To jest trzeci element sine qua non. I proszę zwrócić uwagę, pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Ja jak się przyglądałem temu, co się działo na Majdanie Niepodległości tam w Kijowie, to doszedłem do wniosku, znaczy gdybym nie wiedział, że jest inaczej, to bym musiał dojść do wniosku, że ci Ukraińcy to strasznie bogaci ludzie są. Bo na cały miesiąc rzucają robotę, zakładają sobie namioty na tym Majdanie Niepodległości i tam mają i pieczone, i smażone, i ciepłe, i napoje schłodzące, i oziębiające. Za co? Za co? I dopiero wyjaśnił sprawę brytyjski Guardia, że Soros wyasygnował 20 milionów dolarów na sfinansowanie pomarańczowej rewolucji. No, więc wtedy się A dlaczego? A dlaczego? Warto też się rozumieć dlaczego. Bo wcześniej była rewolucja róż w Gruzji, prawda? Otóż wszystko na tym świecie pełnym złości ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie, prawda? Początkiem było to, że słynny filantrop Jerzy Soros zainstalował sobie w Moskwie Instytut Sorosa. Instytut Sorosa, podobnie jak inny instytut tego typu, ma na celu pod pretekstem działalności filantropijnej, jak to pisze Boj Zeleński, goły poeta dostał kotleta, piszą chłopczyki panegieryki, prawda, i tak dalej. Pod pretekstem działalności filantropijnej jest to znakomita wywiadownia gospodarcza i agentura wpływu. Za niewielkie pieniądze, tak jak w Polsce na przykład Fundacja Batorego, dostaje $1 000 000 rocznie. I za ten $1 000 000 właśnie Soros tutaj robi co chce w Polsce. Za niewielkie pieniądze, dla niego $1 000 000, to on ma na papierosy, a całe państwo skacze z nim, przed nim z gałęzi na gałąź. I w Rosji tak samo było. Proszę zwrócić uwagę na tak zwanych oligarchów rosyjskich. To byli nauczyciele akademicy. Taki Bielezowski, Gusiński, ten Chodorkowski. To byli nauczyciele akademicy, doktorzy, docenci akademii. W Związku Sowieckim zarabiał równowartość $30 miesięcznie. Tymczasem ni z tego, ni z owego oni zaczęli dysponować milionami dolarów, za które kupowali kopalnie niklu, złoża ropy naftowej, rafinerii. Skąd te pieniądze? No na pewno nie z pensyjki docenta, prawda? Więc musimy szukać innych źródeł finansowania. Otóż pieniądze były Sorosa. No oni występowali jako plenipotenci. Mieli tam i Jelcyn, który nie zawsze wiedział w ogóle, co się z nim dzieje, prawda, bo już we łbie mu się mieszało od wódki.
to takiego dziada to tylko drugiego takiego, prawda? Jak to mówi, dla naszych zuchów taka gratka za wroga mieć takiego dziadka. Otóż i wreszcie i takim kreaturą taką, tych właśnie żydowskich oligarchów, to był Putin. Oni myśleli, że on jest takim samym łajdakiem i będzie im skakał przed nimi. Tymczasem on ich przechytrzył. On się przyczaił, jak został już prezydentem, bo by nie został bez ich zgody wtedy. Jak został już prezydentem, to co zrobił? Otóż, mało kto wie, to otóż on wpuszczał do tego Instytutu Sorosza agenta, jednego po drugim, tak stopniowo przez kilka miesięcy, prawie ponad pół roku. I jak już tam nie było nikogo normalnego, tylko sami agenci, to w pewnej nocy nieznani sprawcy się włamali tam i ukradli twarde dyski. I całe społeczeństwo otwarte, tak zwane, leżało przed Putinem na znak. Następnego ranka. No i w tym momencie się zaczęło. Czy Państwo pamiętacie, kto był wtedy na początku prezydentury, pierwszej prezydentury Putina, jakie państwo było największym inwestorem zagranicznym w Rosji? No, pytanie za 5 złotych. Cypr. Był największym inwestorem zagranicznym w Rosji. Skąd Cypr miał takie pieniądze? Ano stąd, że ci wszyscy złodzieje na Cyprze się lokowali, bo tam ciepło, bo tam blisko wszędzie, a ten system podatkowy jest taki łagodny, prawda? I pewnego dnia tych wszystkich grandiarzy odwiedzili oficerowie KGB. I jak się ma pistolet włożony w usta, to trzeba mówić krótko i do rzeczy. Tu nie ma czasu na improwizację. I oni do każdego zapytali tam, ile ukradłeś? Ano tyle i tyle. Aha, to tyle sobie zostaw tu na papierosy, żyj sobie, ale reszta ma wrócić do Rosji. Bo jak nie, to patrz, myśmy cię tu znaleźli, wszędzie cię znajdziemy, nawet w ogóle o tym nie myśl. I tamci zrozumieli, że to nie żarty, że to prawda. I nagle się okazało, że Rosja ma pieniądze na wypłatę emerytur, na wynagrodzenia dla wojska. Nagle się okazało, że wszystko jest. No i Putin tych wszystkich grandziarzy rozebrał do naga. Co Wałęsa się odkazał, to Putin zrobił. I Berezowski już tam się z nim nie kłócił, tylko wyjechał do Anglii i stamtąd zaczął ujadać na Putina, żeby on go tam wysadzić w powietrze i tak dalej. Ale ówczesny minister spraw zagranicznych brytyjski, Jack Straw, powiedział, proszę pana, jeszcze jedno takie słowo i pan zostanie wydalony z Zjednoczonego Królestwa jako uciążliwy cudzoziemiec do Rosji. Pan będzie deportowany. No tamten wolał już żyć aż do śmierci, prawda? To jest oczywiste, bo tam w Rosji, albo by tam w chłodne miejsce był przetransportowany, no to nie każdemu to odpowiada. A Chodorkowski, jak został aresztowany i skazany, to Soros już no, tyle alimentów stracił przez tych wszystkich, jego pieniądze, że podjął interwencję u Jerzego Busha młodszego. Bo, o czym też warto wiedzieć, Jerzy Bush młodszy miał pewien dług wdzięczności wobec Sorosa. Otóż Jerzy Bush młodszy, jeszcze jak nie był prezydentem, chyba nawet jeszcze jak nie był gubernatorem Teksasu, to miał przedsiębiorstwo naftowe i jak to się mówiło przed wojną w sferach kupieckich, szedł bankrutować. I Soros go uratował, jeszcze nawet mu dał posadę za 100 tysięcy dolarów rocznie, tak żeby tam miał wypić i zakończyć. No i wydawało się, że on to Soros no, zrobił, wyświadczył mu przysługę tu, ale zapomniał o jednej rzeczy Soros, że prezydent Bush ojciec, jak była operacja Pustynna Burza, to prezydent Bush ojciec ostrzegł Sorosa, że by sprzedał szyby naftowe, tam te, które potem Saddam Hussein podpalił, on je sprzedał i potem okazało się, że nic nie ma, ale on nic nie straci. Więc rodzina Bushów uważała, że już się odwdzięczyła i tego. I w związku z tym prezydent Bush młodszy powiedział Sorosowi, że on nie będzie ryzykował dobrych stosunków z Putinem dla jakiegoś grandziarza. No, to
Soroszowi ze oburzenia odjęło mowę na początku. Prawie tam. A jak przyszedł do siebie, to wyasygnował 20 milionów dolarów, żeby z Busha zrobić marmoladę. I w ten sposób narodził się film Fahrenheit 101 i takie wszystkie antybuszowskie publikacje w niezależnych mediach, to wiadomo, i w Hollywood. No ale, no i Bush zrozumiał, że to lepiej jednak nie przeciągać trudy, że to nie trzeba kończyć tę wojnę, bo to nieprzyjemna atmosfera się zaczęła robić. Więc rewolucja róż została sprokurowana w Gruzji. No Gruzja tam niewielki kraj, ale no, dobry, lepszy rys niż nic, prawda? Statystycznie bardzo ważne na Kaukazie. Tak, no, no, przy okazji jeszcze statystycznie, ale i następnego dnia po rewolucji już, bo rewolucja już wyglądała tak, że faceci w czarnych marynarkach skórzanych, jedni taka grupa wyprowadzała Edwarda Szewardnadze jednymi drzwiami, a drugimi drzwiami wprowadzała tego drugiego, też tam w czarnych marynarkach skórzanych, rozbili parę butelek wody mineralnej Borżomi, wznieśli parę okrzyków i dokonała się rewolucja już. Następnego dnia po tym kulminacyjnym momencie rewolucji już, na lotnisku w Tbilisi wylądował czarterowy samolot z Londynu, na którym przyleciał jeden taki gruziński biznesmen, który tam robi interesy, w towarzystwie pana Jakowlewa, ale to był Bielcowski. To był Bielcowski na fałszywym paszporcie. No, do Bielcowski się przyleciał z orientacji, co z tej Gruzji da się wydobyć, znaczy no, starczy na otarcie łez, czy nie starczy po utracie rosyjskich alimentów. No i tam okazało się, że no, trochę starczy, ale tu jeszcze za mało. W związku z tym trzeba było zrobić pomarańczową rewolucję na Ukrainie. No i Ukraina to już nie żarty, to już jest poważny kąsek. Bielcowski nawet rozważał, żeby się tam na stałe nie osiedlić, ale na wszelki wypadek wolał tak blisko Putina nie być. Wolał być trochę dalej. Więc tak to na tym polega sytuacja rewolucyjna. W Polsce w tej chwili nie ma sytuacji rewolucyjnej. Nie dlatego, żeby nie było powodów do niezadowolenia, bo są, nawet się pojawiają takie, ujawniają się te powody, znaczy te manifestacje ludzi niezadowolonych. Natomiast nie ma tego trzeciego elementu. Żadne państwo nie jest zainteresowane zrobieniem przewrotu w Polsce, bo wszystkim państwom zależy na tym, żeby zachować tak status quo, tak jak w XVIII wieku. Na tym polega nasze nieszczęście, że mamy recydywę XVIII wieku. Każdą, również mentalną. I kryzys przywództwa mamy. No to jest niestety taka sytuacja. Także to nie wynika z mojego pesymizmu, bo ja, wie pan, wolałbym, żebym się mylił. Bardzo mi było przyjemnie, gdyby się okazało, że Stanisław Michalkiewicz po prostu z brudnego palca sobie wyssał jakieś pesymistyczne rewelacje. Niestety, obawiam się, że jest gorzej. Proszę. Jeszcze na końcu chciałbym wspomnieć bardzo trudny i fatalny fenomen Polski, mianowicie kolejne razy brak udziału ponad połowy prawie już społeczeństwa w wyborach. To jest szalony potencjał, który nie wiadomo jak by się zachował, którą szalę by przechylił, on nie jest obecny. Co z tym zrobić? Czy to się to zmieni? Przyczyny są historyczne, apatie, itd., ale to jest fatalne, prawda? Proszę pana, no nie wiem. Rządzi mniejszość, teoretycznie rządzi mniejszość, matematycznie mniejszość, bo reguły dogmatyczne każą, ale... Wie pan, ja nad tym tak bardzo nie ubolewam, bo ja nie jestem ultrasem demokracji. A to jest 15 milionów ludzi. Tak, ale ja uważam, że jak ci ludzie nie mają rozeznania politycznego, to może nawet lepiej, że nie robią głupstw żadnych, bo... No, tak, bo mogą nawet z dobrych intencji, no nie wiem, wie pan, jeżeli, jak była samoobrona w Sejmie, to ja myślałem, że gorzej być nie może. Tak jak to wiecie państwo, na czym polega różnica między optymistą a pesymistą, bo tutaj pan mnie charakteryzuje jako pesymistę. Otóż pesymista mówi, już gorzej być nie może, a optymista mówi, może. Więc okazało się, że może, że Janusz Palikot. Janusz Palikot, no to już jest, wie pan, jeżeli do Sejmu na charakterze reprezentantów narodu i prawodawców trafia osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka,
której jedynym właściwie tytułem do tego, do tej godności są opowieści, że obcięła sobie genitalia, no to ja nie wiem, może lepiej by było, gdyby ci ludzie nie głosowali. Może by było lepiej. Ja uważam, że to jeżeli tacy durnie będą głosować, to naprawdę mogą narobić takiego nieszczęścia, że to już gorzej, wtedy rzeczywiście gorzej być nie może. Ja powiem, nie jestem ultrasem demokracji. Mało tego, przyznam się Państwu do czegoś takiego, że ja w ogóle nie wierzę w autentyczność demokracji politycznej w dzisiejszych czasach. Po prostu nie wierzę w to. Myślę, że nie Pan jeden. Proszę, to myślę, że nie jestem przekonany, ale inni się boją do tego przyznać, a ja już się niczego nie boję prawie. No. To już ale się to Pan powiedział, to ja jeszcze bardziej Pana polubię. Dziękuję bardzo. Mówię, że odwaga jest kwestią wieku. No to tak, to na przykład takim przykładem jest profesor Wolniewicz, który zaczął być werbykiem dopiero jak przeszedł na emeryturę. To są zalety wieku takiego sędziwego, że się niczego nie powinna. Pójdzie do piekła, no to wiadomo, ale to nie za mówienie prawdy się tam idzie, tylko za kłamanie. A to on mówi, to już ja jestem w tym wieku, że już mu nikt nie cierpi. Najwyżej mu emeryturę zabiorą. Ale właściwie no, to każdemu zabiorą, więc to nie ma czego. Prędzej czy później każdemu zabiorą. Więc powiem tak, powtórzę to, co mówiłem. Bo na poprzednim spotkaniu jeden z panów mi zadał pytanie, bo już jak oceniam poszczególne ustroje, no to taki odchłanny temat, ale powiem tak, że dwa typy ustrojów właściwie się liczą, bo inne to są mutacje. Monarchia i republika. Monarchia, jak sama nazwa wskazuje, sama nazwa monarchia, znaczy jedyno władztwo. Różnica między monarchią a republiką polega na tym, kto jest suwerenem. W monarchii suwerenem, czyli człowiekiem, który sam decyduje o tym, jakie będzie uprawnienia. On sam sobie przyznaje uprawnienia. Sam decyduje o tym, co mu wolno, czego mu nie wolno, prawda? Bo to jest suweren, to jest taka cecha suwerena. A w republice nie ma takiego słowa, tylko twierdzi się, że jest lud. No, to jest pewien skrót myślowy, bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto w republice udaje lud? I są dwie możliwości. W każdym państwie, niezależnie od ustroju, musi być ktoś, kto gwarantuje ciągłość państwa. Ciągłość, dbanie o jak ten sam interes i tak dalej, ktoś musi tego pilnować. Otóż w monarchii to jest dynastia. To jest dynastia. Jeden król jest mądry, drugi głupi, trzeci okrutny, czwarty rozrzutny, ale jak jest bardzo głupi, no to ukręcają mu łeb albo go trują, prawda, i tam jakiś ambitny kuzyn wskakuje na tron i już, ale dynastia kontroluje cały czas sytuację, żeby taki głupek nie zaprzepaścił dorobku dynastii, prawda? To tak jest na przykład, ja byłem zdumiony, jak byłem pierwszy raz we Francji i pracowałem jako gastarbeiter na takich tam podrzędnych miejscach, ale spotykałem tam takich młodych Francuzów z dobrych rodzin, co mnie dziwiło, co oni tam robią. Tak. Rodziny bogate, więc nie powinni tam być. I dopiero moja siostra, która tam żyje długi czas, mi wyjaśniła, że we Francji jest taki obyczaj, że nie powierzą majątku rodzinnego synowi, dopóki on nie udowodni, że się sam potrafi dorobić. Jak? I dlatego oni czasami pracowali na takich bardzo niskich, zaczynali od takich niskich stawek. I jak się już udowodni, że potrafi się dorobić, a to wtedy już wiedzą, że można mu zaufać, można mu powierzyć majątek rodziny. I tak samo jest w przypadku dynastii. Można tak, jak potrafi, że tego udowodni, że się zna, on zresztą jest kształcony na króla od dzieciństwa, prawda? Pewne zasady, pewne sposoby myślenia, zachowania, postrzegania świata są mu wpojane, on już wie, on ma to we krwi. Nie musi tam się zastanawiać, wie, co ma robić. I jak dynastia wygasa, no to wtedy jest problem. Wtedy państwo wchodzi w turbulencję, państwo zaczyna się chwiać w posadach,
dopóki się nowa dynastia nie zainstaluje, i tu znowu jest spokój na 200-300 lat. W republikańskich ustrojach tego nie ma. W związku z tym, ale tu też musi być ktoś, kto ciągłość państwa personifikuje. No i to jest albo armia, albo bezpieczniacy, tajniacy, albo jedno i drugie. I dlatego tak naprawdę punkt ciężkości władzy leży gdzie? I tam ta fasada demokratyczna jest, żeby tam schlebiać ludziom, mówić, ach, to tego, Orban, to wszystko zajmę, szanujemy wyborców i tak dalej. Ale proszę bardzo, jak szanują wyborców? No nie ma państwa, które by nie darło z wyborców dziesiątej skóry. Wystarczy porównać sytuację sprzed 100 lat, kiedy jeszcze tam demokracja polityczna nie była rozwinięta, i obecną. 100 lat temu, akurat 1913 rok, austro-węgierska monarchia, żeby już się trzymać Wiednia, prawda? Austro-węgierska monarchia, najbardziej fiskalne państwo współczesnego świata. Stopa podatkowa 12,5%. Najbardziej fiskalne. Dzisiaj takich niskich podatków nawet w rajach podatkowych nie ma. A tu była. I proszę bardzo, Dzień Wolności Podatkowej dla wiejskiego rzemieślnika w Galicji. No powiedzmy kowala wiejskiego. Dzień Wolności Podatkowej to jest moment, kiedy obywatel zarobił na wszystkie podatki i zaczyna pracować dla siebie. Dzień Wolności Podatkowej dla kowala wiejskiego w Galicji przypadał na przełomie stycznia i lutego. To wystarczył miesiąc roboty. Według dniówek, jakie wtedy funkcjonowały. On po miesiącu już państwo nie miało do niego żadnego interesu. U nas, w Polsce obecnie, nie wiem, to, ale tu chyba jest... Po miesiącu. Tak. Dzień Wolności Podatkowej przypada w pierwszej dekadzie lipca. Zaledwie przez 100 lat i demokracja polityczna cały czas jest. No więc monarchia jest tańsza oczywiście. To ja już z dwojga złego to wolę monarchię. Przynajmniej wiem, kto rządzi, że rządzi dynastia. Mniej więcej wiadomo, to nawet jest dobrze, bo dla takich zwykłych ludzi to jest... To teraz to się psują obyczaje, ale kiedyś to było, że każdy się wzorował, jak etykieta i tak dalej, no starali się ludzie jakoś podciągnąć, prawda? Teraz jest odwrotnie, że ta rodzina królewska się zachowuje jak jakieś lumpy, więc no to taki kryzys jest w ogóle w Europie, pod każdym względem. Ale oczywiście monarchia jest tańszym ustrojem, a jak już nic innego się nie liczy, to przynajmniej to. Bo to rzeczywiście jest tak, państwo, funkcjonowanie państwa już się robi takie drogie, że jest nie do wytrzymania. Gdyby nie gigantyczny wzrost wydajności pracy w ciągu ostatnich 100 lat, to już by się to dawno załamało. Już dawno by się to załamało. Całe szczęście, że ci inżynierowie wymyślają różne triki, że wydajność pracy rośnie i dzięki temu jeszcze to jakoś funkcjonuje, bo gdyby nie to, to już dawno by się to załamało, dawno by to szlak trafił. Tak, ale radzieccy inżynierowie też wymyślali różne triki. O, to wie pan, radzieccy inżynierowie. Trudno, tak, trudno, mało, to jest ciekawa uwaga. Otóż radzieccy inżynierowie, inżynierowie jak inżynierowie, ale powiedzmy nauka sowiecka przodująca. W swoim czasie za takiego przodującego naukowca sowieckiego uchodził Trofim Łysenko. Trofim Łysenko wylansował pogląd, że warunki, zmiana warunków zewnętrznych może spowodować zmiany genetyczne. Miliony ludzi przypłaciły to śmiercią, te jego fantasmagorie, dlatego że Stalin w niego uwierzył. Ale on nie był akademikiem. No nie był akademikiem, ale Stalin w jego uwierzył. Normalny? No Hochstapler, no co to dużo ukrywać. Ale Stalin w niego uwierzył i każdy, kto nie wierzył w Łysenkę, to mógł wylądować na Sołowieckim Wyspach. W związku z tym wszyscy przynajmniej udawali, że wierzą w Łysenkę. I co Łysenko wykombinował, że nie trzeba tępić peszu, bo on jak się zmieni, to on się przekształci w pszenicę. Zmieni się genetyka i miliony ludzi przypłaciło to śmiercią głodową. Otóż dzisiaj mamy renesans Łysenki, łysenkizmu w postaci tych studiów genderowych. Tak, że oni twierdzą, że płeć
nie jest zdeterminowana biologicznie. To jest łysenki z czystej postaci. No chcieństwo w czystej, to jest szamaństwo kompletne. I to ta dyscyplina jest wykładana na uniwersytetach. No to tylko pokazuje upadkę. Proszę? To jest grodzka. Tak, tak, no to jest tylko upadek. Bez... No tak, to jest upadek nauki. Taka zapowiedź upadku nauki, że się szamaństwo wkrada do tego. W Polsce też już aktywnie. A tak, nie, no to oczywiście. Takie przedsiębiorcze, cwane panie, które się wywąchały, że można z tego ciągnąć szmalec, no to jak tak, jak można, no co tam, jak nie mają żadnych zahamowań, prawda? I jak rektor Uniwersytetu Gdańskiego nie chciał tego kierunku zalegalizować u siebie, to prawie że został odwołany przez minister Kudrycką. Taki jest stereotyp, to już nie są takie. Szanowni Państwo, zapraszam na następne spotkanie z panem Stanisławem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś z Państwa chce wiedzieć.